odbyła się trzecia edycja Tauron Bachleda Ski. W tym roku rozpoczęła się trzecia edycja projektu Tauron Bachleda Ski. Jego celem jest wyłonienie najzdolniejszych polskich narciarzy, którzy będą reprezentować Polskę na Igrzyskach Olimpijskich w Soczi w 2014 roku. Drugim celem jest popularyzacja narciarstwa wśród młodzieży. W ramach projektu odbędzie się 31 imprez w 19 ośrodkach narciarskich. 16 lutego na stoku Harenda w Zakopanem odbyły się zawody Tauron Energy Ski Cup. Na starcie slalomu równoległego stanęło 16 młodych zawodników i zawodniczek. Wśród nich byli Piotr Oramus i Alan Kacisa, narciarze, którzy mają największe szanse na reprezentowanie Polski. Trenują od kilku lat pod okiem samego mistrza, Andrzeja Bachledy-Curusia. Trzeba przyznać, że pod kierunkiem takiego fachowca Polska może z nimi wiązać spore nadzieje. Andrzeja Bachledy-Curusia nie trzeba specjalnie przedstawiać kibicom sportu. W końcu to jeden z najlepszych polskich sportowców, były narciarz alpejski, medalista Mistrzostw Świata, olimpijczyk. Jest pierwszym polskim narciarzem, który zdobył medal Mistrzostw Świata w konkurencjach alpejskich. Dwukrotnie wystąpił na olimpiadzie, w 1968 roku w Grenoble i w 1972 roku w Sapporo. Dobrze, gdzie tak się jeździ. Prawie równo. Współpraca z Andrzejem Bachledą to już trzeci rok wspólnych działań i można powiedzieć, że ta współpraca się rozwija w dobrym kierunku i że w kolejnych latach, bo myślę, że ona dalej będzie trwała, będziemy osiągać coraz lepsze efekty, a być może, że już na najbliższej olimpiadzie w Soczi już będzie również akcent Taurona, a więc ktoś, kto jeździ tutaj i zaczynał, może wystąpić na olimpiadzie. Narciarze biorą udział w licznych wyjazdach na lodowce w okresie przygotowawczym do sezonu i treningach z najlepszymi szkoleniowcami. Są także objęci fachową opieką naukowców z AWF w Krakowie. Trzymamy kciuki za sportowców i życzymy im sporych sukcesów. W końcu dobrze wiemy, że na nartach nasi rodacy potrafią jeździć i skakać, czego dowodem są choćby Adam Małysz czy Justyna Kowalczyk. Najmłodszych tyle jest dobrze, że najmłodszych można szkolić właśnie zimą, bo w tym sporcie kwalifikowanym później już zima jest przeznaczona na start w zawodach z tygodnia. Na tydzień, tam po prostu są zawody, nie ma czasu na trening, trenuje się właśnie latem i jesienią. Natomiast dla tych najmłodszych można zorganizować szkolenie w okresie zimowym, wtedy kiedy są warunki w Polsce, czyli gdzieś tam od końca listopada do końca marca jest taka możliwość. I dobrze, że ta akcja Andrzeja Bachledy w porozumieniu z Tauronem, prawda, powoduje, że to narciarstwo alpejskie ma też swojego mentora, i pozwala mu się rozwijać. Jeżdżąc na stokach narciarskich, nie zapominajmy o naszym bezpieczeństwie. Bezpieczeństwo jest atrybutem marki Tauron, ponieważ jesteśmy firmą energetyczną, gdzie bezpieczeństwo musi być ważne. Bezpieczeństwo energetyczne, bezpieczeństwo zawieranych umów, a także bezpieczeństwo dla naszych klientów. Grupa Tauron jest firmą, która znajduje się na południu kraju, na terenie 5 województw, tu gdzie mamy góry. Stąd właśnie ta współpraca z GOPR-em, instytucją, która dba o bezpieczeństwo naszych klientów, a mamy ich ponad 5 milionów, a także bezpieczeństwo naszych pracowników. Nie zapomina o nim również GOPR, który wraz z Tauronem organizuje po raz kolejny akcję Bezpieczna Zima. Wiele można się dowiedzieć, zawsze to pozostaje jakoś tam w pamięci, w świadomości. Szczególnie teraz, kiedy te stoki są gęste, dużo ludzi jeździ, to trzeba mieć świadomość, jak należy na tym stoku się zachowywać, żeby jeździć w kasku, żeby mieć dobrze wyregulowane wiązania, żeby to wszystko sprawnie działało. Okres zimy to wzmożona praca dla ratowników GOPR i TOPR. Wielokrotnie podczas swoich akcji ratowniczych korzystają z pomocy specjalnie szkolonych psów. Głównie pies ma nam wskazać miejsce zasypania osoby, osoby, co zapachy, które wydobywają się spod śniegu. Bo czasami wychodzi tak, że zapachy wychodzą na 2-3 metry od osoby zasypanej. Jak się szkoli takiego psa? Pierwsza to jest zabawa, prawda, na aporty, na zabawki. Już takim szkoleniem, już takim finezyjnym jest zasypywanie osób, pozorantów pod śniegiem i psy mają to oznaczyć. Czy każdy pies może być ratownikiem? Znaczy się, no, każdy pies ma bardzo dobry węg, natomiast jeżeli chodzi o pracę, no nie bardzo, no. Te psy muszą być psami dużymi, ciężkimi, które nadają się do ciężkich warunków. I oczywiście psychika tych psów musi być odpowiednia. Nie każdy owczarek niemiecki będzie się nadawał do szukania ludzi w lawinie, nie każdy pies będzie umiał pracować z ludźmi. Akcja promuje bezpieczne zachowanie zimą w górach, na stokach, szlakach turystycznych i ogólnie podczas uprawiania turystyki górskiej i sportów zimowych. Od jak dawna jeździsz na nartach?
No gdzieś 7, 6 sezonów. Jak ci idzie? Sądzę, że dobrze. 4 albo 3 sezony. I już po tych sezonach dajesz rady przejechać cały stok? Tak, już jeżdżę jak zawodowiec. Akcja odbywa się na 7 największych i najpopularniejszych stokach. Od 19 stycznia podczas każdego z weekendów są przeprowadzane pokazy akcji ratowniczych, konkursy i zabawy na stokach dla narciarzy. Mamy różne atrakcje, ale oczywiście koncentrujemy się na dzieciakach, na młodzieży. Są różnego rodzaju konkursy, w których można wygrać cenne nagrody, przede wszystkim najcenniejsze kaski, gogle, ale przeróżne inne mniejsze prezenty. Mamy również przewidziany slalom w 3 kategoriach. Cześć Tauronku! Tauronek rozbawia wszystkich i oczywiście ten slalom tu mamy na wyłączność. GOP w ramach tej akcji tutaj gwarantuje pokazy ratownicze, pokazy akcji ratowniczych, także myślę, że nie zabraknie atrakcji dla wszystkich. Można nauczyć się udzielania pierwszej pomocy, czy poznać dekalog narciarza. Do tej pory odbyło się 5 akcji w Ustrzykach Dolnych, Czarnej Górze, Wierchomli, Jaworzynie Krynickiej i Białce Tatrzańskiej. W ramach akcji odbędą się jeszcze 2, 23 i 24 lutego w Zieleńcu Gryglówka oraz 2 i 3 marca na Górze Żar. Ważnym elementem akcji jest również uświadamianie narciarzom i snowboardzistom konsekwencji nieodpowiedniego przygotowania do jazdy. Pod jaki numer trzeba zadzwonić, kiedy zdarzy się coś złego na stoku? 601-100-300. I co trzeba powiedzieć? Że stał się wypadek na stoku i że trzeba szybko podejść pomóc. Brak kasków, niedopięte buty, niewyregulowane wiązania i tym podobne oraz nieodpowiedniego zachowania. Z GOPR-em współpracujemy już 5 rok i rzeczywiście przy takich okazjach, jak taka impreza, chcemy propagować wspólnie z GOPR-em właśnie bezpieczne zachowanie w górach, bezpieczne zachowanie na nartach, a przede wszystkim to, czego nam wszystkim brakuje, to umiejętność udzielania pierwszej pomocy, szczególnie takim ludziom, którzy się coś przytrafiło na stoku, w czasie jazdy. I taki dzień jest znakomitym do tego momentem i tutaj masa pracowników GOPR-u takie szkolenia i pokazy prowadzi. Poza pokazami ratownictwa, nauką pierwszej pomocy i zasad bezpiecznego, aktywnego wypoczynku odbywają się również konkursy i zabawy z nagrodami dla narciarzy i snowboardzistów. Biorąc pod uwagę poziom dzisiejszych zawodów i zawodników, jacy tu startowali, to ja uważam, że naprawdę jest duży sukces. To trzecie miejsce. Również pana to nie pierwszy występ na tych zawodach? Nie pierwszy. Edycja tych zawodów to jest akurat 2. Pierwsza była na Pilsku, 3. będziemy mieli w Zieleńcu. Jest to jakby taka zasady udziału w tym konkursie są takie, że w każdej edycji zdobywamy punkty, gdzie jest finał właśnie w Zieleńcu. Drużynowy, indywidualny. Mamy nadzieję, że co najmniej utrzymamy trzecie miejsce, chociaż ostatnio mieliśmy pierwsze drużynowe. No, uważamy, że łączenie możliwości spędzania wolnego czasu z pracą zawodową jak najbardziej integruje pracowników, mobilizuje do lepszej pracy, do lepszego zawiązywania kontaktów, połączenie sportu i pracy zawodowej jak najbardziej właściwe. Jak pan ocenia umiejętności tych młodych narciarzy, których widzimy tutaj, którzy są za panem? No jeżdżą wyjątkowo szybko. Oj, nie odważyłbym się stawać z nimi w szranki, absolutnie widać, to już jest pełne zawodostwo. Ci obecni byli ratownicy GOPR i TOPR. Przeprowadzono 70 pokazów ratownictwa.